świetna łacińska sentencja. A kto zna łacinę? Nie tą polską. Ze słyszenia. Kto wie, co ta sentencja oznacza? Per astra, przez ciernie do gwiazd. Pięknie. Przez trud do gwiazd. Przez cierpienie do gwiazd. Każdy z nas w naszym życiu napotkał niepowodzenie, cierpienie, niepowodzenie, porażkę. Wielokrotnie. I naszym częstym problemem jest to, że rezygnujemy z tych naszych marzeń, z tych naszych celów i w konsekwencji poddajemy się. A gdy się poddajemy, nie sięgamy gwiazd. Dzisiaj uświadomimy sobie wszyscy, że jest inne rozwiązanie. W tym celu poznam historię pewnego chłopca. Miał 7 lat. Szkoła podstawowa, apel szkolny. Klasa miała pewne zadanie. Zaprezentować piękną piosenkę o swojej szkole. Motto szkoły? Per aspera ad astra. Oczywiście nikt z dzieci nie wiedział, co to motto oznacza. Mimo wszystko promienny uśmiech zagościł na twarzach uczniów. Wszyscy dumnie śpiewali tę szkołę. Na forum całej szkoły. Dyrektor, nauczyciele, wszyscy uczniowie. 300-400 dzieci i dorosłych. Ale jeden uczeń, jako jedyny, stał na środku ze spuszczoną głową. Był przerażony. Nie patrzył na publiczność, tylko ze wstydem chował głowę w piasek. Podczas gdy wszyscy inni śpiewali. Chłopiec miał wielką tremę. Bał się wystąpień publicznych. Po występie jego rodzice nie byli zadowoleni. Nie poszło ci. Jako jedyny nie patrzyłeś na widzów. Nie tak się występuje. Wszyscy inni się bawili, śpiewali, byli uśmiechnięci, promienni. Ale ty nie. Chłopiec był załamany. Ale w telewizji widział tych aktorów z promiennym uśmiechem, w tych filmach grających z tym pistoletem bohaterów. Chciał być tacego. Też chciał być kiedyś na scenie, na forum i być pewnym siebie. Niewystraszony. To było jego główne zadanie. Ale nabranie pewności siebie nie jest takie proste. Chłopiec dostał kolejne zadanie. Tym razem zaprezentować wiersz na lekcji języka polskiego. Postanowił, że tym razem nie schowa głowy w piasek, ale z promiennym uśmiechem zaprezentuje wiersz całej klasie. Ciężko pracował. Kto mu pomagał? Jego babcia Elżbieta. Z promiennym uśmiechem siedziała w rogu pokoju z wielką półmiskiem pierogów i słuchała jego wypowiedzi. Za każdym razem szło mu coraz lepiej. Promienny uśmiech zagościł na jego twarzy. Z każdą recytacją nabierał pewności siebie. Ważny dzień nadchodził. Ostatecznie na lekcji języka polskiego chłopiec ponownie stanął bardziej pewny siebie, bo wiedział, że ciężko ćwiczył. Babcia zawsze go chwaliła, więc tym razem musi się udać. Już stanął przed klasą, uśmiechnął się, zobaczył, że ci uczniowie nie są zainteresowani, patrzą w książki, nauczyciel patrzy za okno, koleżanki z przodu kiwają głowami z nudy. Już mógł powiedzieć, już rozpoczął recytację. Zapomniał tekstu. Po raz kolejny trema go po prostu zjadła. Ale dokończył wiersz, choć nie było to
najlepsze wykonanie. A na jego miejscu, jak byście się czuli po tych wszystkich przygotowaniach, po tej pracy? Wrócił do domu. Nie poszedł na resztę lekcji. Zamknął się w pokoju i mówi, to nie dla mnie. Nigdy nie wyjdę na scenę, jak ci aktorzy, pewni siebie, z pistoletem. Po kilku dniach marazmu odwiedziła go jego największa fanka, wręcz mentorka, babcia Elżbieta. Po raz kolejny z wielkim półmiskiem pierog. I powiedziała, per aspera ad astra. To jest motto twojej szkoły. Przez trud do gwiazd. Nasze niepowodzenia są elementem drogi, którą każdy z nas musi przejść, aby osiągnąć upragniony sukces. Nie poddawaj się. Per aspera ad astra. Chłopiec postanowił, że spróbuje po raz kolejny. Najpierw zapisał się do logopedy, żeby mówić wyraźniej i żeby nie zebrać. Potem zajęcia w teatrze, żeby nauczyć się występowania. I ostatecznie nawet dołączył do szkolnego radia, żeby oswoić się swoim głosem i nabrać pewności siebie. Ciągle pamiętał per aspera ad astra. Minęło kilka lat. Chłopiec już nie boi się wyjść na scenę. Występuje całkiem często i bardzo to kocha. Scena to dla niego świętość. Ale najważniejsze jest to, czego się nauczył. Bowiem od zawsze wie, że warto podążać wbrew zasady per aspera ad astra. Kim jest ten chłopiec? W sumie mężczyzna? Ten chłopiec to ja. Drodzy Toastmasterzy, goście, w naszym życiu, na scenie Toastmasters, często przychodzimy, żeby zmierzyć się z naszym brakiem pewności siebie, problemami, chęcią zawładnienia tą sceną. Wielu z nas przełamuje się właśnie na tej scenie. Wielokrotnie doświadczamy problemów, trudności, ale warto pamiętać, że tylko w ten sposób znajdziemy się wśród gwiazd. Każdy ma swoje gwiazdy. Jeden stwierdzi, że to jest icebreaker, który wykonał. Drugi, że na przykład w końcu może się komunikować z małżonką, partnerem, kumplami, bądź szefem. Ale warto próbować i wychodzić na scenę. I pamiętać, że nasze